Witam serdecznie i zapraszam na European SACO Report. W zeszłą środę ministrowie strefy euro porozumieli się po długich obradach co do konieczności zwołania na dziś spotkania państw Eurolandu w celu omówienia nowego pakietu pomocowego dla Grecji. Uprzednio minister finansów Eurogrupy Jean-Claude Juncker odwołał zaplanowane spotkanie nadzwyczajne ze względu na brak postępów w Grecji. Zamiast tego podczas trzydniowej konferencji telefonicznej obradowano nad obecną sytuacją kraju. Po rozmowach Juncker mówił o pozytywnym rozwoju sytuacji i wyraźnym postępie ze strony rządu w Atenach. Szefowie obu greckich partii koalicyjnych, przywódca socjalistów Giorgio Papandreou i szef konserwatystów Antonio Samaras, zapewnili europejskich partnerów, że dotrzymają swoich obietnic wdrożenia reform oraz polityki oszczędnościowej, także po zaplanowanych na kwiecień wyborach parlamentarnych. W zeszłą środę złożyli w tej sprawie pisemne zobowiązanie wobec przedstawicieli Eurolandu, a także zagranicznych pożyczkodawców. Perspektywa rychłej decyzji w sprawie wypłaty dalszej pomocy w wysokości wielu miliardów wywołała w całej Grecji wielką ulgę. Ateński dziennik Tanea napisał na pierwszej stronie, że światło na skrzyżowaniu jest właśnie w fazie przechodzenia z żółtego na zielone. Bez zastrzyku finansowego kraj byłby do końca marca niewypłacalny, ponieważ 20 marca przypada termin spłaty kredytu w wysokości ponad 14,5 miliarda euro. Trójka, czyli Komisja Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Europejski Bank Centralny, również sporządziła raport w sprawie spłacalności długu Grecji. Chodzi w nim głównie o żądanie wierzycieli pod adresem rządu w Atenach, aby ten do końca roku 2020 obniżył poziom greckiego długu publicznego ze 160 do 120% PKB. Prezes niemieckiego Bundesbanku Jens Weidemann wykluczył tymczasem dobrowolny udział europejskich banków emisyjnych w redukcji greckiego zadłużenia. Dał temu wyraz w internetowym wydaniu magazynu Welt. Banki emisyjne nie mogą narażać okazanego im zaufania. Rozstrzygającą kwestią jest to, że nie wolno nam rezygnować z wierzytelności wobec danego państwa. Byłaby to forma monetarnego finansowania tego państwa. Powodem decyzji jest fakt, jak podaje Weidemann, że rząd w Atenach nie posiada potencjału reformatorskiego. Już 2 tygodnie temu szef Bundesbanku wyraził obawy, czy przyjęty ostatnio pakiet fiskalny dla strefy euro przyniesie oczekiwane skutki. Członek rady EBC, Jörg Amundsen, wyraził nadzieję na rychłe porozumienie w sprawie drugiego pakietu ratunkowego dla wysoko zadłużonej Grecji. Przy okazji z naciskiem ostrzegał przed możliwością bankructwa tego kraju i jego wystąpienia ze strefy euro. Nie byłoby to w interesie europejskim, ponieważ po pierwsze niosłoby ze sobą nieobliczalne ryzyko dla stabilizacji finansowej, a po drugie byłoby sromotną porażką projektu euro i europejskiej integracji. Francja i Niemcy przez długi czas opowiadały się wspólnie za podatkiem od transakcji finansowych we wszystkich państwach Unii Europejskiej. We Francji podatek wejdzie w życie od sierpnia. Francuskie Zgromadzenie Narodowe zdecydowało o tym jednogłośnie w zeszłym tygodniu. W nocy ze środy na czwartek deputowani francuskiego Zgromadzenia Narodowego głosowali nad projektem przedłożonym przez prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego. Od sierpnia tego roku ma zostać wprowadzony podatek obrotowy w wysokości 0,1% od handlu akcjami dużych przedsiębiorstw. Opodatkowanie transakcji finansowych ma przynieść budżetowi dodatkowy 1 miliard euro. Podatkiem nie będą jednak objęte świadczenia przysparzające majątku, które płyną do funduszy akcyjnych. Przywódca Francji liczy na to, że inne państwa europejskie podejmą podobną decyzję. Podatek od transakcji finansowych ma w przyszłości pomóc ograniczyć skalę spekulacyjnych transakcji giełdowych, jednak handel złotem i srebrem w formie fizycznej nie zostanie nim objęty. Sztabki złota i monety srebrne można nadal nabywać po aktualnych cenach złota bez podatku od transakcji. W Europie kontrowersyjny podatek od transakcji finansowych już w minionych miesiącach wywołał duże poruszenie. W Niemczech wprowadzenie podatku budzi jeszcze tylko gwałtowny opór FDP. Przewodniczący Bundestagu Norbert Lambert opowiedział się za wdrożeniem podatku, określając go jako stosowny i podkreślając, że należało to zrobić już dawno. Wprowadzenie podatku transakcyjnego w całej Europie nie powiodło się jednak głównie z powodu oporu premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona. Powołał się on na szacunki Komisji Europejskiej, według których podatek finansowy kosztowałby Europę w najgorszym razie 200 miliardów euro łącznego PKB krajów Unii i około 500 tysięcy miejsc pracy. Szef rządu Wielkiej Brytanii już na szczycie unijnym w grudniu zeszłego roku żądał specjalnego potraktowania swojego kraju w kwestii podatku finansowego. Sektor finansowy ma dla brytyjskiej gospodarki ogromne znaczenie, argumentował Cameron. To był raport z tego tygodnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.